Suslavia. Tymczasem wracamy do gry. Idziemy na wycieczkę pieszą do lasu z grupą całą harcerzy. Tylko Uliana została w obozie, bo ma karę. A my idziemy z Zenią, bibliotekarką, która wcale nie jest miła i nas nie lubi. W ogóle my też jej nie lubimy. Dobra. Dobra, ciągle nie widziałem żadnego powodu, żebyśmy szli w parach, bo myśmy się musieli dobrać w pary. Dobra, szliśmy po jakichś ścieżkach i w sumie trudno by się było zgubić. Co więcej... Dobra, już żeśmy pół godziny chodzili, ale żeśmy nie, wiecie, nie wkroczyliśmy w głąb lasu, żeby stawić czoła jakimś zagrożeniom, które sprawdziłyby naszą odwagę i wiecie, i tak dalej. Duch harcerski. Zamiast tego łaziliśmy tylko w kółko. Dobra. Jednakże, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że Olga była naszą szefową, ta wędrówka mogłaby być porównana do wędrówki hobbitów z Shire do Mordoru. Tak jak Zenia coś tam powiedziała. Zszedłem za nią, zszedłem, no, trzymałem od niej dystans i byłem w ciszy. Dobra, bibliotekarka wydawało się, że bibliotekarka się z tym dobrze czuje, nie? Dobra, hej, nie wiesz może kiedy dojdziemy do celu? Na naszego co? Znaczy naszego celu, naszego czego? No wiesz, miejsca, gdzie gdzieś spoczniemy i rozbijemy obóz. Dobra, całym sens tej wędrówki, nie, całym sensem tej wędrówki nie jest rozłożenie obozu, ale wędrowanie. Nic nie rozumiesz. Dobra, wydawało się, jakbym nie rozumiał w ogóle wędrowania. Dobra, zgaduję, że masz rację, ale ciągle. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, odpowiedziała i kurde se poszła. Dogoniłem ją i zapytałem. Słuchaj, czemu jesteś zawsze taka... Już miałem powiedzieć niemiła, ale się zatrzymałem. Nie zrobiłem ci nic złego i nie mam zamiaru. Spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Jestem ciągle jaka. Taka... niesocjalna, wiecie. Trochę... A może to coś ze mną? Dobra, skończ już z tym. Jak chcesz. No i tyle, no. Zdecydowałem się nie gadać z nią. Jakaś dziwna ona jest. Wybierz tą, co ma większe cycki. Dobra, w końcu Olga... zdecydowała się skończyć tą syzyfową, nie wiem, toil, syzyfową co, pracę? Ale to nie jest toil, to chyba nie toil. A, ten syzyfowy trud, moi drodzy, toil to jest trud. Boże, takie słowa. Podobno, żeby człowiek rozumiał angielski, potrzebuje 3000 słów, a jest ich 50 tysięcy. To chyba my teraz tutaj się uczymy tej pozostałe, wiecie, 47 tysięcy słów. Dobra, czas na ten, na przerwę, zatrzymać się. Dobra, wybrane miejsce wyglądało jak całkiem, okazało się całkiem sporą polaną z jakimiś kilkoma drzewami trunks, to są pewnie pnie. Tak, z kilkoma pniami w kółko ułożonymi, w półkole. Z arbor, które tworzyły improwizowaną altankę.
z pozostałością ogniska na środku. O, zdecydowanie oczywiste, że takie wędrówki to jest tradycja tego obozu. Dobra, zostałem wysłany do zebrania chruściku z innymi chłopakami. Dobra, nie zajęło nam to długo, bo było tu pełno gałęzi z różnego rozmiaru porozrzucanych dookoła. W końcu Olga odpaliła ogień, używając jakichś starych gazet. Dobra. Dobra, chciałem poczytać, co tam jest popisane, ale nie mogłem nic odczytać, znaczy odczytać tylko sowieckie symbole. Harcerze zajęli swoje miejsca na obalonych drzewach i zaczęli ze sobą rozmawiać. Wygląda na to, że cel tego całego wydarzenia, znaczy wiecie, tej całej przygody, tam wydarzenia został osiągnięty. Dobra, jedyna rzecz, czego nam brakuje, jedyne rzeczy, które wydają się, których wydaje się brako, których brak, to garnek z tą, z zupą rybną, aluminiowe kubki z wódką i gitara. Ale nie zdziwiłbym się, jeśli nagle by się to wszystko pojawiło. O czym myślisz? Slavia usiadła obok mnie. Ach, o niczym specjalnym. Kurde, no. Kurde, jak Enjoy przetłumaczyć? A, cieszę się, no dokładnie. No tam cieszy się, czy lubić, podoba, posiedzieć, korzystać. No ogólnie, że sobie tak, wiecie, cieszy się z tego, że tutaj jest. No tak se siedzi i się cieszy. Odpowiedziałem sarkastycznie. Nie wyglądasz na szczęśliwego. No wiesz, nie mam zamiaru skakać ze szczęścia. Przepraszam. Okej, nie będę ci przeszkadzać. Siedziała ze mną przez chwilę. Ale po tym, jak zdała sobie sprawę, że nie byłem w humorze do rozmowy, poszła sobie. Dobra. Wszystko, czego chciałem, to położyć się, zaspać, ale byłem otoczony jakimś dymem, jakimiś bezsensownymi rozmowami. Harcerzy, zamiast tego, wiecie, on chciał się położyć, a on miał dym i ten, no. Dobra, coś tam gadali, śmiali się, dokazywali sobie i oczywiście byli, wszyscy cieszyli się tym ciepłym letnim wieczorem. Dobra, zobaczyłem, że na skraju polany Lena kłóci się z Alicą. Intensywnie. Dobra. Dobra, wydaje się, że Slavia gdzieś sobie poszła po naszej rozmowie. Elektronik i Shurik próbowali coś udowodnić Oldze. Dobra, wygląda na to, że tylko ja tutaj nie pasowałem. Try to find out what Alisa and Lena. Moi drodzy, co mamy robić? Mamy iść do Alisy i Leny, coś wyczaić? Czy może nic nie robić? Co wy na to? Byłem w klubie gejów, ale nic tam nie się nie stało. Sunik napisał jeden, no to subskrybencie masz. A z drugiej strony, czemu powinienem się tym przejmować? Wszystko co, jedyne co robiłem, to obserwowanie ognia. Dobra, powiadają, że można patrzeć na ogień w nieskończoność, tak jak na płynącą wodę. Ale była tu jeszcze trzecia rzecz. Co to było?
Olga powiedziała, można patrzeć na trzy rzeczy wieczność, znaczy przez wieczność, tak? Palący się ogień, płynącą wodę i to, jak pracują inni ludzie. Szefowa obozu wyciągnęła mnie z mojego snu. Szymon, nie wydaje ci się, że jest za wcześnie, żeby już wiecie, relaks, odpoczywać? Czy tam już wiecie, zamulać? Ale co innego miałbym robić? Naprawdę nie wiedziałem, co ona mogłaby ode mnie chcieć. Nie mam pojęcia, sama już nie wiedziała. Zatrzymała się na chwilę. Ale jeśli jest coś do zrobienia, zrób to. Zrób to bez zrób to natychmiast. Uśmiechnęła się i gdzieś tam wróciła do ognia, wrzucając do niego kilka gałązek. Czy da się subskrybować przez SpaceyfCard? Tak, ale to jest drogie chyba. Tam gdzieś tam trzeba jakieś opcje kliknąć dziwne. Dobra, po tych słowach już byłem kompletnie pewien, że traktuję mnie jak swojego niewolnika. A co najmniej jak tę darmową siłę roboczą. Co właściwie jest tą samą rzeczą. Dobra, odetchnąłem i położyłem głowę na rękach, mając nadzieję, że te trudy dnia że już się skończyły. Dobra, ktoś mnie tam klepnął w ramię, czy tam cię zaczepił. Spojrzałem w górę i to był Shurik i Elektronik, którzy siedli obok mnie. Czego chcecie? Odpowiedziałem zmęczony. Nie smuć się. A jest coś lepszego do roboty? Popatrz, zastanawialiśmy się nad możliwościami ulepszenia naszego cybernetycznego klubu. I jest problem. Potrzebujemy więcej chłopaków. Jeśli mógłbyś... Zatrzymał się na chwilę. Ulepszenie. Dobra, ulepszenie i się kolesie, co jest... Coś tam. Nie chce mi się niektórych rzeczy... tłumaczyć, znaczy jak je czytam, to je rozumiem, ale ciężko mi znaleźć, wiecie, jak to po polsku ładnie ułożyć w miarę. Dobra, nic nie powiedziałem, tylko zacząłem patrzeć, rozglądać się na boki. Więc nie mam na to czasu. Nie widzicie, że ciągle jestem zajęty z zadaniami tej od Olgi? A tak, w sumie to masz rację. To trochę takie jest, no, zawstydzające, no ale, no, jak poszło, jak to, co wydarzyło się tam z Ulianą, wiecie, z tym tortem. Popatrzyłem na niego ze zdziwieniem. Wyglądało, jakby on siebie obwiniał o tą akcję z ciastem. Tak, jest. Dobra, wszyscy harcerze wydawali się tu być, ale nigdzie nie widziałem Slavi. Wydaje mi się, że jest na mnie zła. Kto? Uliana. Może powinienem przeprosić? Nie, to nie twoja wina. Siedzieliśmy przed chwilę w ciszy. Wtedy wstałem i powiedziałem. Moje nogi coś tam, numb. Co to może znaczyć numb? A, nogi mi zdrętwiały, lepiej się przejdę. Dobra, nie odpowiedzieli. Moi drodzy, przygoda. Stulejki pękną, gdy wyjdziemy z lasu. Dobra. Dobra, zrobiłem kilka kółek wokół tego obozu, zauważając, że Olga na mnie patrzy. Dobra, wyglądało jakby Olga nie mogła się doczekać i chciała do mnie podejść i dać mi jakieś nowe zadanie. Nie mogłem nigdzie znaleźć Slavi. Może powinienem pójść jej poszukać. Z drugiej jednak strony czułem się winny. Znaczy żal mi było Uliany. Kiedy ten...
no, kiedy wspominałem jej smutną twarz, dobra, no co przypominałem. Dobra. Dobra, nie chciał nigdzie iść. Try to find Slavia, go to Uliana, remain seated. No ale jak go to Uliana, to co, ma wrócić do obozu? Porąbało go? To teraz nie wiem. Mamy siedzieć, szukać Slavii, czy... Uliany. Moi drodzy. Masakra. Ja sam nie wiem, co ja mam zrobić. Nie ma Leny. Nie, myśmy... A właśnie, czemu myśmy nie poszli do Leny? Myśmy poszli do Leny. Ale ktoś nas chyba zatrzymał. Czekajcie. Gielak 2. Gielak napisał. Gielak, jak coś, to będzie na ciebie. Dobra, idziemy do Uliany. Dobra. Dobra, zgaduję, że to wszystko dla mnie dzisiaj. Dobra, w końcu Olga wstała i powiedziała: a teraz zagramy w miasta. Co? Nie miałem nic przeciwko tej grze. Ale było jasne, że ta wędrówka zajmie więcej czasu. Z tego powodu, że będą grali. Dobra, harcerze usiedli wokół ognia. Zauważyłem Lenę i Alice, które siadły na pniu naprzeciw mnie, tam, czy tam, wiecie, drzewie. Dobra, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. W końcu to była ten trunk, to była altanka, ale to chyba nie o to dokładnie chodzi. Dobra, czyli one się chyba dogadały. Wszystko jest możliwe. Okej. Mój umysł był pusty. A tak, żeby być bardziej, znaczy, a tak właściwie to był tak ciężki od czegoś tam wszystkiego, że nie było więcej miejsca na myśli, tak? Coś tam rozkminia. Co? Slavia nie wróciła. Może miała coś do zrobienia? Ale znowuż nie było szans na znalezienie jej teraz. Okej, zaczynamy. Moskwa. Harcerze zaczęli nazywać miasta. W końcu to była moja kolej. Dobra, starałem się wsłuchać, żeby wiedzieć, jaka będzie pierwsza litera miasta, które mam tam wymyśleć. Co? Arkhangelsk. Zagraliśmy kilka rund. Dobra, każde kolejne miasto wydawało się trudniejsze do zapamiętania z tymi wszystkimi, które były poprzednie. Bo to jest chyba to, że oni siedzą w kółku, każdy mówi nazwy miast, a później każdy je powtarza i mówi swoje, nie? Dobra, moja uwaga. Coś tam. Szymon, teraz twoja kolej. Olga mnie, kurde, wróciła mnie do rzeczywistości. A, przepraszam. Jakie było ostatnie? Znów, kurde, śnisz w ciągu dnia. To był Sewastopol. Okej, okay, a to więc ja powiem Londyn. Już było. No więc... Zastanowiłem się. Było pełno miast na świecie zaczynających się na L. Ale teraz było trudniejsze, żeby sobie, było trudno, żeby jakieś sobie przypomnieć. Liverpool? Już było. Los Angeles? Ach, w końcu. Dobra, spojrzała na mnie i coś tam na grę tam. Nie mogłem wymyśleć jakiegoś tam kolejnego miasta na L. Ale to w końcu kolejnego miasta na L, ale to była ostatnia runda. Okej, to już wystarczy na dziś. Jest już późno, musimy wracać. Odetchnąłem z ulgą.
Dobra, w drodze powrotnej szliśmy, jakby nie byliśmy, jakbyśmy nie byli połączeni w pary. Dobra, noc już była nad obozem. Zwykła, kurde, noc. Dobra, ciemna noc, coś tam, coś tam. Dobra, i po kilku minutach wszyscy byli już tam na placu. Dobra, już było już całkiem późno i zmęczenie mnie dopadło. Co, więc ich tam ten apel nie był. No nie byli ustawieni ładnie. Dobra, wyglądało bardziej jak. Wyglądaliśmy bardziej jak wikingowie po wygranej bitwie. Dobra. Dziękuję wszystkim. A teraz idźcie spać, już jest późno. Dobra, wszyscy udali się szybko do swoich tam, kurde, domków. I my też powinniśmy pójść. Ale ja nie rozumiem tego. Myśmy wybrali, że chcemy odwiedzić Ulianę i gówno, żeśmy nic nie zrobili. Na czym to polega? Sorry, motor. Poszliśmy w kompletnej ciszy do, kurde, domku Olgi. Okej, chodźmy spać. No i co? Powiedziała, gasząc światło. Dobra, coś tam rozkminiał rzeczy z tego dnia. A z drugiej strony był, kurde, bardzo zmęczony. No i co? Jest druga w nocy. I co? No i koniec. Pewnie mu się coś przyśni, znów jakiś przypał. Zasnąłem. Dzień szósty, moi drodzy. Dobra, nie wiem, która była godzina, kiedy Olga mnie obudziła. Ale nawet przed otworzeniem oczu czułem coś tam, śmierć. Dobra, wszystko go bolało i tak dalej. Szymon, obudź się natychmiast. Albo przegapisz śniadanie. Albo co ważniejsze, apel. Masakra. Dobra, wziąłem, coś tam złapałem. Zakryłem sobie głowę kockiem i obróciłem się w stronę ściany. Chyba mu się nie chciało wstawać. Wstawaj natychmiast. Albo co, kurde, on se pomyślał. No właśnie, co ona mogłaby mi zrobić? Coś tam, kurde, dać mi wykład na tym, na apelu. Powiesić moje zdjęcie na ścianie wstydu. No i co ona mu zrobi? Okej, ale jeśli przegapisz apel... I zamknęła drzwi. No i co? Dobra, obudziłem się, słońce go, kurde, obudziło. Była pierwsza po południu. Według mojego telefonu. Dobra, głowę miał czystą, ciało go nie bolało. Nie bolało. Dobry początek dnia. Dobra, coś tam poudawał, że się powyginał. I co? O kurde. Dobra, po drodze zobaczyłem harcerza, którego twarz wyglądała dziwnie znajomo. Ale szedł tak szybko, że nie mogłem go zobaczyć. A kiedy się odwróciłem, był już za rogiem. Dobra, nikogo nie było w tej łazience. Dobra, każdy pewnie robi jakieś zadania dla Olgi, kto wie co jeszcze. Dobra, umyłem zęby, umyłem twarz. Dobra, już miałem odchodzić, ale nagle usłyszałem dźwięk wody. Dźwięk wody w jakimś tam skranie z naprzeciwka. Jakiś pionier tu stał przy tym. Nie mogłem zobaczyć jego twarzy. Ale patrząc po jego figurze, wyglądał jak ten, z którym się minąłem. Harcerz, jak się czujesz? Dziś jest tak jasno, kurde, słonko tak świeci. No,
dobra, spojrzał w niebo. Tak, nic specjalnego. Nie miałem okazji lepiej się mu przyjrzeć. Bo tak dziwnie stał i jeszcze słońce świeciło, odbijało się w wodzie i tak dalej. Dobra, szefowa obozu jest dzisiaj taka zła, bardzo zła. Dobra, jego głos brzmiał strasznie znajomo. Wiesz, ona zawsze taka jest. No tak, prawdopodobnie wiesz lepiej. Dobra, starałem się sobie przypomnieć, czy kiedyś już słyszałem ten głos. Okej, do zobaczenia. Zakręcił wodę i poszedł gdzieś w stronę leśnej ścieżki. Przez chwilę myślałem, żeby go śledzić, zatrzymać. Dobra, nie chciałem sobie psuć takiego fajnego poranka jakimiś tam, wiecie, podejrzeniami i jakąś dziwną akcją. Coś tu o naturze opowiada. Dobra, nie wiem jaki jest teraz miesiąc, ale wygląda jak środek lata. Dobra. Jakieś gry, uśtanie się na tym, coś se wspomina, dobra. Dobra, poszedłem na plac i usiadłem na ławce, czekając na lunch. No, wyglądało jakby już niewiele czasu było do tego lunchu. Dobra, od czasu do czasu przechodzili obok mnie harcerze. Czasem samemu, czasem w parach, czasem w grupach. Ale ciągle ktoś, kogo nie znałem. Alisa, Uliana, Lena i Slavia. Nie mogłem ich znaleźć. Dobra, coś tam sobie rozkminiał. Spojrzał na tego Gendę. Koleś stoi, ten. Dobra. Aha, bo on ciągle, wiecie, się zastanawia, co ten. Przepraszam. Wiatr wieje i mi skrzypi wszystko w pokoju. Znaczy, drzwi mi skrzypią. No i on teraz rozkminia, co się z nim stało właściwie. Czy on nie żyje? Dobra, coś tam. O czym myślisz? Dobra, spojrzałem do góry i to był ten pionier, znaczy ten harcerz, co go wcześniej widział. Znów nie widziałem jego twarzy. Bo słońce świeciło mi w oczy. No wiesz, o życiu. Dobra, wygląda jak coś tam. Dobra, wyglądało jakby miał obok mnie usiąść, ale stał ciągle w tym samym miejscu. Tylko jakiś tam w połowie odwrócony do mnie, co jest kompletnie, znaczy, no i nie, że nie może widzieć jego twarzy, nie? Dobra, słuchaj, czy myśmy się kiedyś spotkali? Nie wydaje mi się, żebym pamiętał, co? Wiesz, powiedzmy, że wiesz, kim jestem, ale nie wiem. Zaśmiałem się. Tutaj nie wiesz, odpowiedział krótko. A, rozumiem. To nie jest tak, że nie chciałem z nim rozmawiać, tylko nie wiedziałem, o czym mam z nim rozmawiać. A moja kurde dusza była taka spokojna. Nic go niepokoiło. Twój pierwszy raz tutaj? Tak, a twój? Mój? Zatrzymał się na kilka sekund. Nie, to nie jest mój pierwszy raz tutaj. Dobra. Ktoś mógłby powiedzieć, że odwiedzam ten obóz co roku. Tak? To się one might say. Co znaczy one might say? Jak to się przetłumaczyć? Bo to tak. To jest jakieś takie. Można powiedzieć, właśnie. Można powiedzieć. Nie, ktoś by mógł powiedzieć. Jestem głupi, kurde, właśnie. Można powiedzieć, że odwiedzam ten obóz co roku od mojego dzieciństwa. Więc. A jak tutaj było wcześniej? Zawsze jest tak samo. Olga jest zawsze liderem obozu. Ciągle ci sami harcerze dookoła. Te same apele.
z rana i te wszystkie dziwne wypadki. Przez chwilę myślałem, że to ja mówię, nie on. Ciekawe. Tylko, że za każdym nowym razem zatrzymał się na nowym rokiem. Więcej i więcej ciekawych rzeczy. Więcej się wyda coś tam. No więcej się dzieje rzeczy i rozumie, kurde, się, co się dzieje dookoła. O czym ty mówisz? Dobra, ta rozmowa mnie zaciekawiła. Dobra, każdy sezon w tym obozie przypomina poprzedni. Powiedział spokojnie. Prawdopodobnie. To jest mój pierwszy. Ale wygląda na to, że to nie będzie twój ostatni. Wiesz, jest tutaj zabawnie, ale... Wiesz, jak to mówią. Nie... Wszędzie dobrze, wiecie, ale w domu najlepiej, nie? Że nie ma takiego miejsca jak w domu, nie? Okej, dom, ale ty ciągle musisz tam wrócić. Dobra, teraz byłem pewien, że ten koleś coś przede mną ukrywa. Dobra, był inny niż inni obozowicze. Co masz na myśli? Myślisz, że jestem tutaj, utkwiłem tutaj na wieczność, czy coś takiego? No i nagle, kurde, trąbka. Dobra, odwróciłem swoją głowę tam w stronę tego, gdzie to ten. W stronę głośnika, kiedy się zwróciłem z powrotem, już go nie było. Dobra, coś mu przez głowę, on teraz rozkminia. On rozkminia, co ten koleś od niego chciał. Dobra, myśląc o tym, wróciłem do kantyny. Dobra, zupkę sobie jedli. Coś było na lunch. Aha, zimna zupa, chłodnik. Tak? Okrasa. Co to jest okrasa? I kotlet z ziemniakami był. Dobra, usiadł w rogu gdzieś i sobie spokojnie jadł. Dobra, kiedy zaczął jeść główne danie, Slavia, Szurik i Elektronik wyskoczyli. Możemy? Dobra, nie miałem nic przeciwko im. Oczywiście. Dobra, lunch przebiegał nadzwyczaj spokojnie. Dobra, w końcu skończyłem jeść. Co? Ktoś tam z językiem wyrobił. Słuchajcie, znacie tego pionera, harcerza? Widziałem go dzisiaj. No wiecie, on jest... Nagle sobie zdałem sprawę, że nawet nie wiem, jak go opisać. Dobra, w sumie to jest mojego wzrostu, nie wiem co to jest Constitution, pewnie, nie wiem, budowa ciała, postawa, budowa, tak, budowa człowieka. Ciężko powiedzieć z twojego opisu, Slavia uśmiechnęła się. Wiesz, mamy połowę obozu takich gości, jeśli, no, tyle powiedział, kurde, Elektronik. Dobra, w sumie to mieli rację. Czemu pytasz? A, bo go dzisiaj spotkałem. A wydaje się, że nigdy wcześniej go nie widziałem. Zobacz tutaj w tym, w stołówce się porozglądaj. Nie wydaje mi się, żeby chciał ominąć obiad. Znaczy lunch. Czemu o tym nie pomyślałem? To jest to. Dobra, dzięki, smacznego. No i co? No i zaczął przeszukiwać. Zenię tam widział. Uśmiechnął się do Leny i Zeni. Alisa, Uliana, okej, Olga. No. Dobra, wygląda na to, że go tutaj nie znajdę.
Może już zjadł. Poszedłem do wyjścia. Dobra, nagle poczułem się zmęczony. Poszedłem z powrotem do domku Olgi. Dobra, może sobie odpocznę kilka godzin. No i co, poszedł? Dobra, chłodek był moim zbawieniem. Dobra, rozebrałem się i wskoczyłem do łóżka. No i co, zasnął? Ktoś puka. Pukanie do drzwi obudziło mnie. Dobra, były lekkie, ale kurde zdecydowane te puknięcia. Dobra, w końcu wstałem i otworzyłem. Ale nikogo nie było na zewnątrz. Rozejrzałem się. Nikogo nie było, kurde. Może sen? Była już czwarta. Nie powinienem w sumie tak spać, kurde. Dobra, wyszedł. Dobra, wyszedł, zamknął drzwi i tyle. Ale gdzie powinienem iść? Dobra. Poszedł na ławkę. Popatrzył na niebo. Kto to był? Co? Ten podbił ten harcerz. Co? Co on powiedział? Dobra, ten sam dziwny koleś stał naprzeciwko mnie. No i dalej jego twarz była ciężka do rozpoznania. Dobra. Ariu, co? Czy ty mnie prześladujesz? Znaczy, wiecie, stalkujesz? Nie, tylko przechodziłem. Odpowiedział spokojnie. Więc powinieneś wiedzieć lepiej, co? A więc nikogo nie widziałeś? Tak, co? Kurwa, nie zrozumiałem w ogóle rozmowy. Dobra, zamknąłem oczy, ale to nie pomogło. Przymknąłem. Czemu nie widziałem cię na lunchu? Co to znaczy bluntly? Dosadnie. Zapytałem dosadnie, kurde, bluntly to jest dosadnie. Nie byłem głodny. Zaśmiał się. Dobra, mrugnąłem kilka razy i coś tam. No i zniknął ten gościu. Co tu się kurde dzieje? Dobra, teraz byłem absolutnie pewien, że coś jest dziwnego w tym kolesiu. On musi być bezpośrednio związany z tym wszystkim, co się tutaj wydarzyło. Muszę się tego dowiedzieć, co? Dobra, muszę najpierw potwierdzić, że się nie mylę i że to nie jest jakiś zwykły harcerz. Dobra, poszedł na plażę. Był tłum i wydawało się, jakby wszyscy tutaj byli. Dobra. Kto go? A, Olga była. No i w tym momencie, kiedy on pomyślał, że to nie jest dobry pomysł, żeby tu przychodzić, Olga go zauważyła. Oh, fuck. Hej, Szymon! Nie byłeś na apelu. A tak w ogóle to się wylegiwałeś cały dzień, tak? Bo longing. Co znaczy longing? No, wylegiwać. Nie znam tego słowa. Patrzcie, jak zgadłem, kurde. Wylegiwałeś się cały dzień. Nie wiedziałem, co powiedzieć. A jak teraz masz zamiar być, kurde, prawilnym harcerzem? Olga w obozie. Czy jest harcerz, który wygląda podobnie do mnie? Popatrzyła na mnie ze zdziwieniem. Może, nie mam pojęcia. Czemu pytasz? A jestem tylko ciekaw. Wiesz, mamy tutaj dużo chłopców. Okej, nieważne.
Dobra, ktoś tam krzyknął i Olga tam pobiegła. Dobra, patrzył na harcerzy bawiących się w wodzie. Po kilku minutach siedzenia Uliana podbiła. Czemu jesteś taki smutny? Nie jestem smutny. To czemu siedzisz tutaj samemu? Tylko rozmyślam o czym. Dobra, postanowiłem podzielić się z nią historią o tym dziwnym harcerzu. Nie, wyobraź sobie, że rozmawiasz z dziwną osobą. I musisz odgadnąć, co tak właściwie jest dziwnego w tej osobie. Proste, ja po prostu bym zapytała, zaśmiała się. Zbyt proste. Ale on by nie odpowiedział. Czemu tak sądzisz? Pytałeś? Nie, ale to oczywiste. Uliana nie odpowiedziała. Usiadła tylko o mnie i odetchnęła. Ciężko. Dobra, I'm alt swimmed out. Co to znaczy swimmed out? Chyba, że się kurde już napływała dużo. A co jeśli oni coś wiedzą i nie chcą ci powiedzieć? Zmuś ich. Ale jak? Dobra, musisz czas na odgadnięcie, kurde. Bus stop najpierw odwiedził. Bo tutaj się wszystko zaczęło. Droga była pusta. Dobra, brama. Dobra, byłem już gotowy wrócić do obozu, ale nagle usłyszałem jakąś tam, wiecie, rozmowę, czy tam szept. Nie ufaj mu. Ktoś ukrywał się za tym, za posągiem. Jakiś pionier tam się, znaczy harcerz jakiś tam się schylał odwrócony plecami. I znów głos wydawał się dziwnie znajomy. Kim jesteś? Podszedłem do niego. Stop, nie podchodź bliżej. Z jakiegoś powodu zatrzymałem się. Dobra, jak coś mi dało do zrozumienia, że nie powinienem się z nim kłócić. Okej, będę tutaj, znaczy nie podejdę bliżej, nie stanę tu. Widziałeś go, rozmawiałeś z nim? Zapytał nerwowo. O kim ty w ogóle mówisz? Był ubrany w strój harcerza. Wiesz o kim? Ale zdecydowanie nie wiedziałem. A zdecydowanie wiedziałem. On mówił o tym dziwnym harcerzu, którego wcześniej widziałem. Tak. Odpowiedziałem po kilku chwilach ciszy. Co on ci powiedział? Właściwie to nic. Dał ci jakąś radę? Powiedział ci, co masz robić? Groził ci? Nie, nic takiego. Oczywiście, wydawał się dziwny, ale nic takiego nie mówił. Pamiętaj, on może nie być sam. Albo raczej będzie sam, ale możesz spotkać wielu harcerzy tutaj, którzy będą wyglądać tak jak on. A co z tobą? Kim ty jesteś? Czemu się chowasz? Zrozumiesz z czasem. Ale pamiętaj, najważniejsza rzecz to znalezienie wyjścia. Dobra, i nagle jakiś powiew wiatru mocny rzucił mu gazetę na twarz. Dobra, kiedy spojrzał z powrotem tutaj na te posągi, to już nie było tego harcerza. Kurde, bałem się. Dobra, teraz ja Sowionok, ten obóz wystawił, ujawnił swoje zęby i kurde, chcę go zjeść. A przede mną nieznane. Dobra, on nie wie, co się dzieje. Był już czas na obiad, ale nie miałem ochoty iść na stołówkę.
po spotkaniu drugiego z dziwnego harcerza, sama myśl o lokalnych harcerzykach sprawiała, że czułem, że się bałem. No, że to było creepy. No i co? Zatrzymałem się na chwilę przed Clubhouse'em, ale zdałem sobie sprawę, że to nie jest najlepsze miejsce, żeby tu być, no. Mógłbym na kogoś wpaść. A nie chciałbym tego teraz. Dobra, prawie biegnąc udał się gdzieś tam do lasu. Z jednej strony tajemniczy harcerz, a tak właściwie dwóch. A z drugiej różni mieszkańcy tego obozu, którzy wydawali się normalni. Dobra, w tym momencie było dla mnie jasne, muszę coś zrobić, ale co? Wszyscy najprawdopodobniej jedzą obiad. Więc mam szansę, żeby udać się do domku Olgi, nie będąc zauważonym. Dobra, zdecydowałem się wziąć swoje ciuchy razem z telefonem. Dobra, w sumie mogę się schować w lesie, tak? Dobra, wlazłem do budynki. Do budynku moje ciuchy były tam, gdzie je zostawiłem. Dobra, telefon, co? Dobra, pod poduszką był telefon. Dobra, szybko go złapałem i byłem gotów schować go do kieszeni, kiedy nagle zauważyłem coś na ekranie. Wiadomości były otworzone i był tam SMS. Mylisz się, Szymon. Tak bardzo się mylisz. Spoczułem się, jakby moja dusza opuściła ciało. Zatrzymałem się w miejscu, kurde. Dobra, krew mu się pompowało, trzepało go i tak dalej. Dobra, zajęło mu minutę, żeby wrócić do siebie. Olga mogła napisać tą wiadomość. Albo inny harcerz. To łatwe, żeby się nauczyć tego, wiecie, żeby się nauczyć, jak to zrobić. Nawet jak się nie jest, tak? Nawet jeśli się nie zna tej technologii. Ale nikt nie wiedział, gdzie schowałem telefon. To wydarzenie, kurde, to jest jakiś, to jest, jak to się nazywa, no wiecie, takie powiedzenie, u nas się tak nie mówi. Chodzi o to, że to była jakaś kropla, która przelała czarę na przykład, wiecie, o co chodzi. No, bo tu jest napisane, że jakaś słomka, tak, strał? Jako słomka, która złamała plecy wielbłąda. Tak. Ktoś mi tu zaraz przetłumaczy to. No nieważne. Dobra, wybiegłem z domu. Zdecydowany, żeby nigdy tu nie wracać. I co? I poszedł w las. Lensman 14 to nowy sub. Dzięki, Lensman, za suba. Dobra, zapadła noc. Siedziałem już w lesie przez kilka godzin, trzęsąc się na każdy dźwięk. Dobra, nikt go tu nie znajdzie, bo to było daleko od ścieżki. Dobra, miałem kilka planów w głowie. Uciec, zabić każdą osobę w obozie. Ale jednak jedna myśl nie dawała mi spokoju. Bo zdałem sobie sprawę, że nie powinienem się tak zachowywać z powodu jakichś dziwnych harcerzy. Albo nawet tej wiadomości w telefonie. Dobra. Mogłem tutaj siedzieć do rana.
zatopiony, kurde, w swoich myślach, zagubiony w myślach. Ale nagle usłyszałem kroki. O kurde. A więc zdecydowałeś się uciec. Dobra, odwróciłem się, ale nie widziałem jego twarzy. Ale wiedziałem, że to był on. Nie bałem się go. A dokładnie byłem tak wycieńczony, że już byłem, kurde, przygotowany na każde, na wszystko. Nie nazwałbym tego ucieczką, odpowiedziałem powoli, ważąc słowa. Tak, a co, więc co to? Taktyczne wycofanie. Genialne. Zaśmiał się coś tam. Słuchaj, czemu nie powiedz o co tutaj chodzi? Kim jesteś? Jak mnie znalazłeś? Co ten koleś ci powiedział przy bramie? Wyglądało, jakby nawet nie słyszał mojego pytania. Powiedział, żeby ci nie ufać. Skłamałem. Ale z drugiej strony wydawało mi się, że o to mu chodziło. Widzisz, on zawsze tak robi. Ucieka, chowa się. Słyszałem, mógłbym słyszeć, znaczy jest... No, słyszałem irytację w jego głosie. Nie wiem, co wy się tutaj bawicie, ale nie chcę być tego częścią. Ale dlaczego? Jesteś gwiazdą, jesteś w końcu gwiazdą. Nie widziałem jego twarzy, ale założę się, że się uśmiechał. A więc wytłumacz mi, co ja tutaj robię. Wiesz, na początku byłem taki jak ty. Za pierwszym razem wszystko było przebiegało spokojnie. I wtedy uciekłem. Uciekłem, żeby... Próbowałem zrozumieć, o co tutaj chodzi. Byłem zły, albo nawet... Torturowałem ich, żeby się czegoś dowiedzieć. O kurde. Zaśmiał się szaleńczo, kurde. Ale to było bezcelowe. Kontynuował karcerz. Bezcelowe. I wtedy zaczynałem zauważać... Co to jest lapsus? A, błędy, pomyłki, potknięcia, co? Na początku tylko słyszałem ich głosy. Z daleka, czasami w mojej głowie. Co to? Den, co? Niejasny sil... A, i wtedy zaczęły pojawiać się niewyraźne sylwetki. I nagle przybrały fizyczną formę. I w końcu wkroczyły do mojego świata. Nie mogłem ich dotknąć, przedstawić ich innym harcerzom. A nie, mogłem ich dotknąć, przedstawić ich innym harcerzom. I wszyscy byli inni, rozumiesz to? Inni. Zaczął krzyczeć. I to się wszystko powtarzało, ciągle i ciągle. Można się przyzwyczaić do pętli, ale... Wtedy nauczyłem się, jak wkroczyć do ich świata samemu. Jak z nimi, no, jak wchodzi z nimi z interakcje. Ale wygląda na to, że nie... Znaczy, ale okazało się, że nie jestem sam. Jest nas wielu. Dzisiaj zauważyłeś co najmniej jednego więcej. Uciszył się. Nie wiedziałem, co tam zadać mu zapytanie. Po minucie kontynuował. To nie jest takie proste oczywiście. I nie jest zawsze możliwe.
Tylko pod pewnymi, tylko w pewnych sytuacjach. Kiedy czujesz mocne, silne emocje na przykład. Przypomniałem sobie, kiedy zauważyłem go po raz pierwszy, kiedy nic nie czułem. Żadnych emocji. Włączając to momenty, kiedy czujesz się szczęśliwy. Tak jakby czytał moje myśli. Okej. A więc chcesz mi powiedzieć, że jest kilka równoległych światów, włączając w to ten obóz. Włączając to w ten obóz, gdzie zastępujesz mnie ty, albo tobie podobni. Tacy kolesie jak tamten przy tym obozie. Tak, coś takiego. Jego odpowiedź jakoś mnie nie zdziwiła. Dobra, zdawało się jasne, że wszystko co się tutaj wydaje jest ponad możliwości zrozumienia tam człowieka. I ta teoria nawet nie wydawała się dziwna. Jak już to było to z tym powrotem, nie? Dobra, ale powiedziałeś, że wszystko się powtarza. Tak, powtarza się. I co się stanie na końcu? Zaczniesz od samego początku. Obudzisz się w autobusie. Przyjdziesz do obozu, spotkasz Olgę, dziewczyny, elektronika. Ale jeśli to się wydarzyło, przydarzyło tobie, czemu mi również się to powinno przydarzyć? To się wszystkim przydarza. Jeszcze raz się zaśmiał histerycznie. A ile takich pętli już przeżyłeś? Przestałem je już liczyć. Na początku starałem się je zapamiętać. Może kilkaset. Dobra, nie dziwne. Nie dziwne, dobra. Ten on jakiś ten ma jakąś dysfunkcję umysłową. Ale starałeś się znaleźć drogę wyjścia, nieprawdaż? Nie odpowiedział. To o tym mówił koleś przy autobusie. Bo on nic nie rozumie, krzyknął. Bo on jest taki jak ty. Ciągle ucieka, chowa się. A ty co sugerujesz? Jeśli miałbym coś sugerować, nie stałbym tutaj. No wiecie, że nie stałbym tutaj z tobą i gadał. Okej, ale próbowałeś, nieprawdaż? Starasz się zrozumieć to, co wiem? Bo jestem tutaj od bardzo dawna. Co? Zapytał się. No to jasne. Tak, próbowałem uciec. Próbowałem stąd uciec. Tam pokazał na las. Tam nic nie ma. Nic, tylko drzewa. Szedłem tam przez kilka dni i w końcu zemdlałem. I obudziłem się z powrotem w autobusie. To samo jak jeśli pójdziesz drogą, jest nieskończona. Rozmawianie o tym jest bez sensu. To już chyba sam zrozumiałeś. Tak. Nawet jeśli spróbujesz bezpośrednio wytłumaczyć swoją sytuację, najlepsze co się może stać, to zostaniesz uznany za idiotę. No, na początku każdej pętli stuleja zarasta. A co jeśli nie opuścisz autobusu? Nie ma sensu. Prędzej czy później cię znajdą. Starałem się nawet spędzić tam cały czas.
na końcu zawsze zasypiałem i budziłem się z powrotem na początku, tam w tym autobusie. A co jeśli sam byś go odpalił i spróbował uciec? Nie ma kluczyków. A ja nie mam umiejętności kradzieży samochodów. Dobra, przeklęty coś tam. Cykl. A co z ludźmi tutaj? Nic nie podejrzewało? Podejrzewają, zaśmiał się. Jedyne co jest podejrzliwego w nich to... Nieważne jak dużo im powiesz. No, że wiesz, patrzę na ciebie z, i tyle. Z otwartymi oczami, coś tam. Ludzie. Na początku się ich bałem. A później zacząłem ich używać do różnych eksperymentów. A teraz nie uważam ich za ludzi. To są tylko lalki. Pacynki, coś tam. Możesz łatwo przewidzieć każdą reakcję, każde słowo, akcję. Więc nie ma się co ich bać, prawda? Jedna osoba, której powinieneś się bać, jesteś ty sam. Co? Czy wiesz, jakie zabawne jest, kiedy ludzkie kości się coś tam łamią? Dobra, wygląda na to, że już mu tam odbija, kurde. Co to jest marbles? Rzeźby. Dobra, stracił scot. Nie wiem, co stracił. Słuchaj, rozumiem wszystko, ale... Ten drugi myśli, że to jest za dużo. Ale to nie ma znaczenia. Nikt inny poza tobą nie jest tutaj prawdziwy. Nagle ucichł harcerzyk. Nie zgadzam się z tobą. A, prawdopodobnie myślisz, czemu nie sprawdzę tego samemu? Czemu nie odwiedzę najbliższego miasta, czy tam coś tam, wioski? Tak, myślałem o tym. Dobra, czemu nie byłem ciekawski? Czemu robiłem inne rzeczy zamiast szukać odpowiedzi? Tak. Zapomnij o tym, to normalne. Wszyscy się tak zachowujemy po raz pierwszy. A ilu innych widziałeś? Niewielu. Może 10. Ale jestem pewien, że jest ich więcej. I wszyscy tak? Tak. Tylko szczegóły są inne. Ale jedna rzecz jest nieunikniona, nie ma stąd wyjścia, nie? A tak swoją drogą, ty jesteś jak większość z nich. Jedyna różnica jest taka, że ty o wszystkim usłyszałeś ode mnie, a sam tego nie, jakby sam się nie dowiedziałeś. Nie wiedziałem, czy mam za to podziękować. No i co teraz? Nic. Odpowiedział krótko. Dobra, zamknąłem oczy i zagubiłem się w myślach. To był krytyczny błąd. I co? Dobra, kiedy otworzyłem oczy, nie było już nikogo. Dobra, okej, nie jestem sam, wszystko się powtarza. Ale jaki jest tego powód? Co ważniejsze, gdzie jest droga wyjścia? Dobra, jedyne co
co mogłem wyciągnąć z tej rozmowy, to znaczy to, że lokalsi, że nie miałem się co ich bać. Dobra, i to było dla mnie ważne, bo o wiele lepiej było spać w domku niż w lesie. Dobra, i wrócił do domku, tak? Dobra, czemu nie zapytałem go o tą wiadomość i tak dalej, to były jakieś podpowiedzi. Dobra, może jeśli bym się dowiedział jakichś szczegółów, to mógłbym jakiś wniosek wyciągnąć. Dobra, tak czy siak to chyba nie było nasze ostatnie spotkanie. Dobra, światła były zapalone. Otworzyłem drzwi i co? Dobra, o wilku mowa, tutaj jesteś. Powiedziała, kurde, wkurzona. Olga, jestem taki zmęczony. Więc omijmy, kurde, wykład. Zmęczony czym? Łażeniem? Wszystkim. Odpowiedziałem niemiło. Olga popatrzyła na mnie ze zdziwieniem. Położyłem się do łóżka bez rozbierania. Szymon, kurde, przykład harcerza nie powinien się tak... ten... przykładny harcerz, jakiś, wiecie, taki harcerz zajebisty, nie powinien się tak zachowywać. A jak się powinien zachowywać? No wiesz, nie tak. Powinien szanować starszych. Co to znaczy? Im... znaczysz... szanuję cię mocno, to na pewno, czy coś tam. Szymon. Dobra, sarkazm w moim głosie nie pozostał niezauważony. A teraz chciałbym zasnąć. Czekaj, ja... Swoją drogą, jak jest daleko najbliższe miasto? Kiedy bus kiedy przyjeżdża autobus? Jak się mogę stąd wydostać? Zapytałem spokojnie. Nie było odpowiedzi. Dobra. Czemu jesteś cicho? Jestem zmęczona. Porozmawiajmy o tym jutro. Dobra, wyłączyła światło i co? Dobra, i on, kurde, odpłynął. I co? Dzień siódmy. Podobno nie miało być dnia siódmego, podobno miało być 6 dni. Dobra, jasne światło zaświeciło mi oczy. Co? Druga po południu. Dobra, czy tu będzie cały dzień jeszcze? Dobra, moi, zapisuję, moi drodzy. Dzień drugi, dzień piąty. Tu zapisuję i robimy przerwę. Znaczy przerwę, no może koniec na dzisiaj, co? Bo się zaczął dzień siódmy. Zobaczymy, co będzie w dniu siódmym. Tak? Dobra. Koniec tego nagrywania, kurde.